Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Sword and Sandals 3 Solo Ultratus, sezon drugi. W poprzednim odcinku pokonaliśmy Boneslayera, który okazał się bardzo łatwy, nawet pod względem tego, że nie trafiłby się krytyk już w drugim ataku. Więc dlatego dajemy do Critical Mastery ile się da, ile mam, 6 czy 8 teraz? Zaraz zobaczę. 6. Czyli jeszcze możemy dwa levele poświęcić na to, właściwie 4. Znaczy dwa poświęcimy, ale i w dwóch będziemy mogli dać, ale głównie trzeba będzie 4. Bo jeszcze jest inna ta paleta, siła, życie, charyzma i coś jeszcze. I ta agility. Tu mamy 12? Skąd tu tyle? Sporo, naprawdę. Dobra. Wbijamy poziom. 37. Następny przeciwnik Archfiend Kolbhead. Miał chyba 65 pancerza z tych swoich skrzydeł, więc całkiem sporo. Co za łuk? Do 12, więc symbolicznie. Ale odepchnięty. Szybko by do mnie nie przyszedł. To będzie ciekawa walka, bo on ma ataki. Za 100. To by musiał mnie 20 razy walnąć. A za 50 to 40. Ale ciągle konsekwentnie za 40 wali. Ale już nie mógł. Valiant. Kolejny przeciwnik o tej samej nazwie, właściwie imieniu, w ciągu kilku odcinków. No ale naprawdę tych możliwości ich nazwania mi się wydaje, że jest nieskończenie wiele. Chociaż nie, alfabet jest skończony. Liczba znaków. Po prostu jest bardzo dużo kombinacji. Bardzo dużo, wiele więcej niż przedmiotów. Wszystkich przedmiotów, wszystkich afiksów. Po prostu to jest fakt. Spodziewałem się tego, że go dopadnę. First Might Sevier. 480 pancerza, no patrz na mój 1021. Ponad dwa razy tyle, ile ty masz. Dziwny hełm sztabkowy, że ma sztabkę na samej górze, że to klinek może taki dół podłużny. Ale to też nie ma sensu. Chyba go nie zepchnę. No. Nie udało się. Nie będzie z nim tak łatwo, ale po 26 mnie walić. To jest po prostu wstyd. Nie mogę go zepchnąć, bo jeszcze nie zregenerował mi się Gale. I kryt. No, te kryty są super, jeżeli będziemy jeszcze zwiększać obrażenia. Jeszcze jakąś lepszą sobie broń. Wrzucimy. Mam nadzieję, że jednoręczną, żeby ta tarcza weszła. To jest też sporo życia, przynajmniej 4 punkty i 350 pancerza około. Sporo by mi dało. Na końcowych bossów. Ale wiemy, że tu może być pancerz nawet i obrażenia w okolicach 2000. Więc jest bardzo sporo. A chyba jakąś zbroję 3500 wyhaczyłem. Ale może to było 1,5, już nie pamiętam, ale sporo. Stacjonarny przeciwnik. Pięknie. Ostatni jakoś odcinek szybko nam poszedł. O, 900.
Ale ma 555 pancerza zbroje, no wiedziałem, ja mam taką samą. Ostatnio mieli 605, czyli jeszcze więcej. A 50 pancerza to wcale nie tak mało. Ale o wiele mniej niż 50 tysięcy kasy. No teraz mamy takiego. Może być. Powinniśmy szybko go sklepać. Nawet jego 400 nie da rady. No, bo za 500 walne, właśnie. No widzieliśmy, że 9 życia było w tej tunice, tylko to był 37 poziom. A my patrzyliśmy na 35 po pokonaniu bossa. To już widzieliśmy. Niestety dwuręczne, gdyby jednoręczne pewnie bym założył. No nadal mamy tą opokę z... czy opończę bardziej, z 4 siły i 2 do Mace Mastery. Chociaż tu jest Mace Mastera, to może sporo dawać w tym przypadku do skuteczności ataku przede wszystkim, ale też obrażeń. No powerek, powerek. No i weszło. Kolejny powerek, 538. Cassius Duchamp. Niby trochę Włoch, a trochę Francuz. No też jest... cyklopem i tym skalniaczkiem. Nie mylić z kwiatem. O, weszło, jak go odrzuciło. No niestety tak łatwo nie było. Twardy orzek do zgryzienia. Ale teraz chyba się nie sprzeciwi mojemu powerowi. Sprzeciwił się. Kurde, myślałem, że krytyk bez wartości liczbowej, który mógłby mnie pokonać, tego nie przewidziałem. Więc też ma Critical Mastery, a mój jest wartością, ale wysoko. No dlatego daję Critical Mastery, żeby każdy rodzaj krytyka wcześniej, szybciej i częściej był używany. Natomiast Wyrmin do tego nie należy, znaczy należy jakby, ale tylko w połowie i na to nie wpływa, na jego częstość. Niestety. O, pancerny jest. Ampion, no może włosy. Faktycznie kwalifikują go do takiego imienia. Sporo, tarcza o pancerzu 32, malutko. Moja jest ponad 10 razy lepsza. Twardo stąpa po ziemi, trzeba przyznać. Jest przyssany do podłoża. Pięknie. Dobra, pół poziomu już nabite. Idzie dobrze. Oczywiście za długo nigdy by nie było, jeżeli chodzi o ten poziom. No ale tak 20-25 minut później, 25-30, tak optymalnie to jest.
Firbons de Buffon. Buffon właściwie. O, garniczkowy hełm. Pamiętam, że był w dwójce. Ile on ma tu obrony? 65, no tam miał zdecydowanie więcej, bo około 200-300. No i pięknie. Co tu jeszcze trzeba mówić? Ile jeszcze do resetu? Bo jakoś mi się wydaje, że zaraz będzie. 7 bitew. No, czy jeszcze 10 tak strzelimy i pewnie poziom będzie. To było niesportowe zachowanie, panie. No, to też było. Ale nie w przypadku sumo. Czy może zapasów? Może bardziej właśnie zapasów. No, klepiemy, dźwięki z pałki są super. Podobne trochę do Diablo 2. Bo nam też takie pałki były. Edward VII. No, nie wygląda na króla. A raczej, jeżeli już, to takiego bardziej zmurszałego. Ale różowe te epimolety. Ujemna charyzma. Nie, to Vitality do 8. W życiu mnie tym nie załatwi. Na pewno. No, myślałem, że już się gra zawiesiła. No, musimy do niego podejść, bo będzie kiepsko. No, Vlades. Kojarzy mi się z Vladem. I wiem, z czym wam się kojarzy raczej. O takim statystycznie 10 osobom. No, sporo mu tu zabrałem. On konsekwentnie mnie wali. Ja konsekwentnie go pokonam. Fajnie. Cheatą. Powiedzmy. Taki francuski cheater cheatą się nazywa od teraz. Klepiemy, klepiemy. Aldrix, prawie Aldra, Algrax, Arglax, no. Prawie, prawie, aż mi się język zakręcił. Na zakrętach. Czy było tych 10 przeciwników, czy nie? Chyba 5 mi się wydaje. Odrzucony, nieźle. Szybko przybył. Ma ciekawy symbilan. O. Już go nie zobaczymy w akcji. I mowy, bo i charyzma dodatnia, no. Akurat reset się synchronizuje z poziomem. Pod względem ergonomicznym. Poison Resist. No, dobrze by było, jakby jeden przedmiot na sesję nagraniową był do zmiany lepszy, który my mamy.
To by było dobrze, jakby w każdym odcinku. O, to jeszcze lepiej. Ale ja mówię tak dużo lepszy, żebyśmy się na zmiany zdecydowali. Na przykład jak zbroja 300 pancerza więcej, a wartość początkowa 255, więc różnica większa niż ogólna wartość zbroi. No, nasz korbol jest niesamowity. Fantastycznie, jeszcze tylko chwilka. I pokonamy resztę. 725, a bo ma 555. Sporo pancerza w zbroi. No, wygląda taki jak chiński uzbrojony farmer. Taki jakby chiński odpowiednik polskiego kosyniera. O. Dokładnie o to chodziło. On będzie stał tak. No, to trochę walka potrwa niestety. Ale on nie ma szans nas pokonać. Broń też ma słabą, nie muszę patrzeć. Ale do muru go przybijemy i będzie dobrze. Czterysta sześćdziesiąt. No i teraz malutki, szybciutki ataczek za 202. Jacob. Silny. Poziom. Siła. Jeszcze jeden spokojnie przeciwnik może ugiąć się pod ciężarem naszej broni. Nie dziwię się, dlaczego mają te zbroje, to jedne z najlepszych. Do sporej różnicy w stosunku do standardowych. Tu jest już mur, czy jeszcze nie? Tak, to już tu. Dalej ich nie odepchniemy. Hamisz? O, hamiszcze był, jak nie wiem. I dobra, sprawdzamy resecik. Co to by było ciekawego? 105 obrony, hełm, bardzo ładnie. No, ale pod względem życia spadłoby nam jeszcze więcej, więc no się nie opłaca. Więc tutaj nic ciekawego. O, jest do 100, kurczę. Ale 10 intelekt i dwuręczna. No, to nas załatwili. Taka jednoręczna do 100 by się przydała. Broń. Albo nawet do 80 chyba. Był zadowolony, jakby życie miała. Dokładnie 10. O, 600 widzicie? 355, a tu 600. Myślałem, że to 755 już miałem kupować, ale... Ale nie, 2 do Irwin. Najprawdopodobniej, że tu znajdziemy dobrą jednoręczną broń. O, jest do 100. Ale jakoś mnie to nie przekonuje.
To nie jest takie proste, jak widać. Dobrą broń wyhaczyć, to jeszcze jednoręczną. To co to jest? Nic ciekawego. Myślałem, że warto nabyć. Ostatnia nadzieja to miecze, która raczej się nie sprawdzi. O, jednoręczny do 75 na 75. To do 60, też słaby. No to tu lepszy być nie może. No i niestety, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, ale w następnym może coś uda nam się trafić i pokonamy bossa. A tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!